Dzisiaj mam dla Was coś bardzo wyjątkowego. Spotkałam się z Adrianną Sobol, która jest psychoonkologiem, która zajmuje się współpracą z pacjentami onkologicznymi na co dzień. I poprosiłam ją o udzielenie mi odpowiedzi na kilka pytań dotyczących tego, jak radzić sobie z diagnozą. Właśnie, rak i co dalej? Jak dalej żyć? Jak sobie radzić z tym wszystkim, co się dzieje, nie tylko w kontekście zdrowia, oczywiście, fizyczności, ale jak sobie radzić z tym, co się dzieje w głowie, w emocjach, w myśleniu o przyszłości. Mam wielką nadzieję, że ten podcast będzie dla Was tak samo ważny, jak jest dla mnie. Nie będę przedłużać, nie będę już wprowadzać, nie będę opowiadać kolejnych rzeczy, tylko zapraszam Was od razu do wysłuchania bardzo, bardzo ważnej rozmowy. Jestem zachwycona. Adrianna jest wspaniała i bardzo dobrze nam się rozmawiało, więc to będzie długa rozmowa. Zapraszam Was serdecznie. Okej, diagnoza. Nowotwór, rak. Wyobraźmy sobie osobę, która właśnie usłyszała od lekarza takie słowa. Tych słów nie chcemy słyszeć oczywiście, ale jak to się wydarza, to stajemy przed trudnym wyzwaniem. Gdyby taka osoba wpisała w wyszukiwarkę Google słowa mam raka i co teraz, to co chciałabyś, aby znalazła w tej wyszukiwarce? Chciałabym, żeby taka osoba, ale także bliscy takiego pacjenta znaleźli informację, że choroba nowotworowa, rak, to jest choroba, którą się po prostu leczy. Że to nie jest koniec świata, że z tym można sobie poradzić, że jest również w Polsce dostęp do nowoczesnych form terapeutycznych i to się po prostu leczy. To nie oznacza wyroku w większości przypadków. To jest oczywiście trudna droga, ale z jakby odrobiną wsparcia naprawdę można z niej wyjść, nie tylko zwyciężyć tą walkę, chociaż nie lubię tego słowa walka, bo choroba nie powinna być walką, tylko jak powiedziałam, procesem leczenia, ale także niejednokrotnie po przejściu jednak tej drogi są też takie osoby, które mówią, okej, to trudne doświadczenie, też wiele mi dało i tu myślę w takim kontekście bardzo szerokim, wiele mi dało i co się przekłada na różne sfery mojego życia. Ludzie, którzy przeszli przez taką drogę, niejednokrotnie nawet dziękują i mówią, że dzięki tej sytuacji zrobili taką rewolucję w swoim życiu, która przełożyła się na coś, co jest najważniejsze, na jakość życia. I tego bym chciała. Ale jak jest niestety do tej pory w kontekście tego, co jest napisane w internecie. Internet to w ogóle jest takie niesamowite narzędzie, bo z jednej strony jest bardzo pomocne dla pacjentów i można tam naprawdę wiele odkryć i wiele dla siebie znaleźć, ale też można się w tym bardzo zagubić. Jak to mówi profesor Jasen, który jest bardzo cenionym onkologiem, a dodatkowo pacjentem, on mówi, że pierwszych kilka stron w wyszukiwarce internetowej po wpisaniu hasła nowotwór, rak, leczenie, to są same tak naprawdę hasła dotyczące czary mary. I to jest straszne, bo to czary mary to jest właśnie budowanie często na lękach, na strachu, na takiej wielkiej nieufności też do tego, czy chorobę nowotworową można wyleczyć i że może trzeba zrobić coś więcej, coś bardziej. A takich osób, które jakby szukają i żerują na nieszczęściu innej osoby jest bardzo, bardzo wiele. Choroba nowotworowa stała się też ogromnym biznesem dla różnego rodzaju, no właśnie nawet nie wiem jak to nazwać, bo nie chciałabym też nikogo obrazić, myślę, że wszystko jest dla ludzi i to nie jest tak, że jestem aż tak restrykcyjna, ale naprawdę za mało, właśnie za dużo jest w tym internecie dramatów, za dużo jest w tym internecie takiego ciągłego kręcenia się wokół, to jest fatalne, to jest złe, nic dobrego z tego nie wyjdzie, za dużo jest straszenia, a za mało jest czegoś, co tak naprawdę ja z perspektywy osoby, która
Pracuję na oddziale od dobrych kilkunastu lat i przeżyłam przeróżne historie, towarzysząc moim pacjentom, a także ich bliskim, że naprawdę leczenie onkologiczne jest skuteczne i przez to po prostu można przejść. To nie jest łatwe, ale można przez to przejść i o tym należy przede wszystkim pamiętać. Ja pamiętam moją ciocię, która ona niestety zmarła już kilka lat temu i wiesz, przyjaciółka mojej mamy ogromna i pamiętam ten moment, kiedy stanęli wszyscy przed taką koniecznością, wiesz, dokonania magicznego zakupu. No bo jakiś jest gość gdzieś w internecie, którego ona znalazła, który oferuje chyba za 40 tysięcy złotych jakiś woreczek ziół, które na pewno ją wyleczą. Tak. I no nie możesz jej tego nie dać. No i to jest właśnie ta pułapka. I to jest ta pułapka, to jest ten, wiesz, to jest zresztą w swojej książce Oswoić raka, inspirujące historie i przewodnik po emocjach, napisałam tam taki rozdział właśnie Czary Mary. Muszę przyznać, że pisząc ten rozdział, bardzo się bałam go napisać. Oczywiście pojawiło się jakże egoistyczny i taki, wiesz, w ogóle taki strach przed odrzuceniem i krytyką również pacjentów onkologicznych, których, tak jak mówię, bardzo ich jakby też rozumiem, że w przebiegu w ogóle leczenia, kiedy otrzymuje pacjent diagnozę, tu pojawia się taka nasza działka ważna, komunikacja. Komunikacja medyczna leży. Ja sama wykładając na uczelni staram się młodym lekarzom, młodym medykom zwracać uwagę, pokazywać, uczyć ich tego, jak ważna jest komunikacja lekarz-pacjent. Niestety, często to spotkanie jest słabe, mówiąc delikatnie. I osoba, która przychodzi, pełna lęku, wyobrażenia, bo tak naprawdę co my wiemy o chorobie nowotworowej? Wiemy to, co usłyszeliśmy. Także ktoś znowu umarł. Tak, wiemy, tak, znamy kadry z filmów, a to też się teraz zrobiło takie modne, że jak w filmie mamy kogoś uśmiercić, to mu wymyślamy chorobę nowotworową. No, jakby wkurza mnie to strasznie, bo to jest takie bardzo, jakby to jest nieprawdziwe, tak, wielu. Takie kawałki układanki się tworzą, które pokazują, że to jest koszmar. To jest koszmar. Mamy zasłyszane właśnie te historie od ciotek, od kogoś tam i tak dalej, i tak dalej. I to buduje przerażający obraz, tak? Idziemy do lekarza i chcemy usłyszeć, no właśnie, idziemy po nadzieję. I nie zawsze tę nadzieję otrzymujemy. Często nie dlatego, że tej nadziei nie ma, tylko właśnie gdzieś po drodze jakby ten sposób, forma komunikacji bardzo zawodzi. To też jest inny w ogóle temat, co dla pacjenta onkologicznego jest nadzieją, jak to bardzo się też zmienia i tak naprawdę jak zmieniają się te oczekiwania. Ale na pacjenta niestety lekarz ma 5-10 minut, a przychodzi się po prostu tak naprawdę z kompletnym, zawalonym życiem i na zasadzie błagam, ratujcie. I po drugiej stronie jest oczywiście, jeszcze do tego wszystkiego nachodzą te wszystkie mity i przekonania, z którymi rośniemy, wyrastamy w nich, tak? To znaczy, choroba nowotworowa jest nieuleczalna, jak masz raka, to w ogóle nie ma sensu rozpoczynać leczenia, bo to i tak nie ma sensu. A do tego jest wielki spisek Big Pharmy, która nie chce dopuścić do świetnych rozwiązań i możliwości terapeutycznych i w związku z tym pacjenci umierają. Oczywiście mogłabym przytaczać ogrom argumentów, że się z tym nie zgadzam, ale niestety to powoduje, że potem włącza się, co też zresztą opisywałam, na zasadzie włącza się coś takiego, bo każdy jest tak naprawdę w rodzinie przede wszystkim, wśród najbliższych znajomych, każdy jest nagle taką ciocią dobrą radą, a ja mam dla ciebie poradę, a wiesz co, bo mój wujek to coś tam zrobił, a ten to poszedł tutaj, a ten to skonsultował się tam i tam. I to jest później taki stan, że oczywiście ten pacjent, który jest przerażony, myśli sobie tak, no nie mogę odrzucić żadnej opcji. W końcu mówimy o moim życiu. Nie mogę odrzucić żadnej opcji, w związku z tym jakby biorą wszystko. Później oczywiście przychodzą często ci pacjenci i mówią, jestem zmęczona tymi poradami. Chcę się po prostu zacząć leczyć, a tu ciągle jest, ktoś ma inny pomysł na mnie. Co więcej, często te osoby się obrażają, że nie korzystają pacjenci z tych porad. Ale jakby wracając do tego czary mary i potem pojawia się w internecie, kiedy szuka się tych różnych sposobów, tak, wyjścia z tej trudnej sytuacji,
pojawia się właśnie ta cała ścieżka alternatywna, w której pojawia się ktoś, kto ma naprawdę w jednym palcu techniki manipulacji, ale przede wszystkim to tam stoi, tak, i tam stoi ktoś, kto mówi z wielkim spokojem, z ogromnym wyczuciem, mając czas, poświęcając jakby swoją uwagę na tego pacjenta, który tak bardzo tego potrzebuje, mówi tak naprawdę temu pacjentowi coś, co ten pacjent chce usłyszeć, czyli dzięki mnie będzie pan, pani zdrowy, zdrowa. I umówmy się, ale jakby no większość z nas po prostu słysząc te słowa z takim przekonaniem, z takim spokojem, po prostu w to wchodzi. I wracając do tego, co mówiłam o tym, dlatego też jakby często medycyna przegrywa właśnie z tymi terapiami alternatywnymi. Oczywiście, bo lekarz ci nie może powiedzieć... Wygrasz. Nie, wydaje mi się, że nawet to jest niezgodne z prawem, o ile dobrze powiem. To jest niezgodne ze sztuką medyczną, dlatego że tak naprawdę nigdy tego nie jesteśmy w stanie 100% przewidzieć. Oczywiście w ogóle temat rokowania to jest zresztą w ogóle kolejny szeroki temat, bo to jest też bardzo indywidualna kwestia, ale naprawdę wiele tych przypadków jakby wiemy, że diagnoza, że w ogóle rozpoznanie, wczesne rozpoznanie podtyp danego nowotworu daje nam naprawdę pełną możliwość wyleczenia. Ale jak ktoś się pyta, ale czy na 100%, no to lekarz nigdy, dobry lekarz sobie na to nie pozwoli, bo tego nie wie. Tak samo jak lekarz nigdy nie powinien pozwolić sobie, a ile pani panu zostało, bo tego też lekarz nie wie, więc to idzie w dwie strony. No pamiętam, chyba były gdzieś opisane, tylko nie pamiętam, mam taką, wiesz, mgłę gdzieś. Były gdzieś opisane, gdzieś czytałam przypadki, kiedy ktoś, kto wyzdrowiał czy coś takiego, czy tam chyba dostał pół roku życia i wiesz, sprzedał wszystko, czy tam tak stracił i później chyba była jakaś walka o odszkodowanie. Na pewno nie w Polsce oczywiście. Bo ale to się zdarzają, wiesz. Ale że wiesz, ludzie po prostu później robią awantury, że hej, ale... Tak. Ja mam też takich pacjentów, co mówili, a przychodzą do mnie, mówią, wie pani co, no lekarz mi na pierwszej wizycie powiedział, że zostało mi pół roku życia. A niech pani zobaczy, mija piąty rok i co? Tak się wkurzyłam, że prawda, w tej zawziętości jestem. Oczywiście, tak jak mówię, no te historie takie się zdarzają. To jest oczywiście skandaliczne, że lekarze w ogóle podejmują się takiego prorokowania, bo oczywiście można to przekazać, ale w zupełnie inny sposób, który no daje tak naprawdę, jakby ja nie lubię takich różnych haseł, które trochę idą w kierunku samospełniającego się proroctwa, tak? Więc jakby, bo to potem jest tak, że pacjent sobie odskreśla dni w kalendarzu i mówi, o, no to już zostało mi dwa dni, tak? Tak nie można też funkcjonować. Więc rzeczywiście, no ja widziałam bardzo dużo pacjentów, którzy łykali tasiemce i jakby zażywali przeróżne cuda, wianki, aby wyzdrowieć. I to jest jakby to, co jest, dlaczego mówię, że się bałam napisać tego rozdziału, z którym absolutnie się jakby moje doświadczenie kliniczne jakby pozwala mi naprawdę dość mocno jakby pokazać, że widziałam bardzo dużo pacjentów, którzy żyją z chorobą nowotworową albo się z niej wyleczyli i mają się dobrze. Za to niestety też widziałam bardzo dużo takich osób, które zaczynało z alternatywnymi terapiami, a potem wracało na oddział w dramatycznym stanie. Ale do czego zmierzam? W momencie, w obliczu tak ogromnego lęku, nie ma, jakby ja nie chciałabym powiedzieć, że takie zachowanie jest głupie, złe czy niedobre. Myślę sobie o tym, że naprawdę wszystko jest dla ludzi, chociaż oczywiście w momencie, kiedy człowiek się zatraca i rodzina tego pacjenta się zatraca, wyprzedzając mieszkania, cały majątek, to nie zawsze ma to sens i to jest zawsze jakby kwestia jakby zastanowienia się. Ale od niedawna jakby zaczęliśmy mówić o leczeniu w ogóle takim komplementarnym, to znaczy, drogi pacjencie, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że choroba odziera nas z kontroli i jakby ty też poszukujesz jakby swojego takiego, potrzebujesz mieć takie uczucie wpływu na ten proces leczenia, nie tylko przyjść na chemię, na radioterapię, na operację, tylko w jakiś konkretny sposób uczestniczyć, więc tych możliwości uczestniczenia i wspomagania swojego organizmu w procesie terapeutycznym jest bardzo dużo, jak chociażby
chociażby korzystanie z psychologa, psychoonkologa, jak również korzystanie, nie wiem, z diety, a nawet jak ktoś chce brać jakieś suplementy czy cokolwiek innego, okej. Tylko niech ci się zawsze zapali czerwone światło, jeśli ktoś mówi ci, jak bierzesz moje specyfiki, to nie możesz leczyć się konwencjonalnie. To o, wtedy, tak. Tak, to wtedy jest czerwone światło. Ale jeśli nawet coś chcesz stosować, w coś jakby masz taką potrzebę, czujesz to, to cię przekonuje, okej. I jak najbardziej rób to, ale najpierw pójdź do swojego lekarza i uprzeć go, że stosujesz coś takiego, bo nieraz też tak się zdarzało na oddziale, że na przykład pacjentka zażywała jeszcze dodatkowo jakieś zioła, jakieś leki, o którym po prostu lekarz prowadzący nie miał pojęcia. Okazywało się, że te zioła wchodziły w interakcję z chemioterapią, osłabiając jej działanie, więc jakby po prostu podchodźmy do tej sytuacji w sposób taki naprawdę bardzo racjonalny. I tak jak mówię, jeśli ktoś mówi wam, że nie możecie się leczyć w sposób konwencjonalny, to uciekajcie. Mhm. To uciekajcie, bo to naprawdę trąci, mówiąc brzydko, ściemą, tak? I jakby zwyczajnym wyłudzaniem. W związku z tym to jest coś, na co naprawdę należy zwrócić uwagę, bo to czary-mary. To rzeczywiście... No robi jeszcze problem dodatkowo. Robi go gigantyczny problem i to są często, żeby było też jasne, to są często pacjenci, którzy są bardzo wykształceni, to są osoby, które są młode, z dużych miast, a wierzą w takie bzdury chwilami, tak łatwo wykorzystać to cierpienie, tą potrzebę. Ojejku, no to jest w ogóle temat rzeka, zresztą na ostatniej konferencji też został ten temat poruszony. Jejku, i to jest niesamowite, jak to budzi ogromne emocje i byli tam oczywiście lekarze i pacjenci, reprezentacje organizacji pacjenckich. To, co się tam zadziało, jaka walka, jaki taka, jakby to jest mniej więcej taki temat drażliwy, jak kwestia jakby jakichś tam upodobań politycznych, mniej więcej. Tak, bo to jest bardzo, bardzo drażliwy temat. Ja zresztą pamiętam, jak kiedyś wystąpiłam w telewizji, mówiąc właśnie o tym temacie, że żerujemy, że często jakby jest mnóstwo oszustów, którzy żeruje na tym cierpieniu i te różne... Dostało ci się. Ojejku, jak ile miałam wiadomości, że się nie znam i że mam się dokształcić i nauczyć. No cóż, no jakby temat, tak jak powtarzam, nie oceniam, ale jednak jeśli mam się odwołać do moich doświadczeń, to znaczącą większą ilość widziałam pacjentów, którzy po prostu wyleczyli się dzięki konwencjonalnej medycynie. Mhm. A zgłębiałaś ten temat, kto bardziej jest narażony na takie właśnie czary-mary? Wiesz, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy wątek i tutaj na to się przekłada bardzo dużo czynników. Po pierwsze, to jest też trochę tak, że coś, co często pacjenci później opisują, że nigdy wcześniej by siebie o to nie podejrzewali, tak? Że zawsze byli bardzo racjonalni i bardzo tacy poukładani, a tu nagle, prawda, pojawia się taka sytuacja. Oczywiście to, co teraz zauważam w ostatnich latach, to w ogóle taki trend eko. Mhm. To znaczy, jak mamy... Eko w onkologii, tak. To jest bardzo ciekawe zjawisko, ale to są takie osoby, które żyją tak w zgodzie z naturą i tak im zależy, żeby być takim... Wiesz, o co chodzi. Tak, dokładnie. A tu nagle dostają informację, że mają wziąć chemioterapię. Jak to brzmi? Chemię, toksyny, zło, tak? I dlatego często ja teraz w ogóle przyklejam swoim pacjentom na oddziale, na chemioterapii, takie naklejki, to jest dar życia, to jest lekarstwo, to leczy, bo ta podświadomość i w ogóle Tak, ja im buduję po prostu takie myślenie, bo wiesz, jak ktoś podchodzi z takim założeniem, że to jest trucizna, to później taki pacjent naprawdę bardzo źle się czuje. Bo to wiesz, to trochę jest
Także no naprawdę zdrowie zaczyna się w głowie i jakby w Prawda. pewien sposób jakby wywołujemy, jakby jesteśmy w stanie się trochę nakręcić na pewne objawy, a kiedy podchodzimy do tego, że to jest dar życia i to po prostu mnie leczy, to jakby zupełnie do tego inaczej podchodzimy, znacznie, znacznie spokojniej. I też zresztą jest mnóstwo badań, które pokazują, że właśnie korzystanie chociażby ze wsparcia psychoonkologicznego znacząco przekłada się na zniwelowanie skutków ubocznych, które i tak już naprawdę są nieźle kontrolowane przez leki, które są teraz dostępne. Na przykład ten obraz pacjenta, tego chudego, łysego i wymiotującego, to naprawdę to nie jest codzienność onkologii. Ja bym, jak mam takich swoich praktykantów ze studiów, znaczy na kierunku psychologia i przychodzą praktykować do szpitala, oni mówią: ojej, jak tu ładnie, jacy miło. Wszyscy są, tak, jak tu miło. I to nie jest takie, wiesz, czarne miejsce. Tak, chociaż... Nie ma nadziei. Tak, dokładnie, chociaż ja sobie też zdaję z tego sprawę, że pracowałam w przeróżnych miejscach. I wiem, jak niektóre miejsca wyglądają przed remontem, nazwijmy to w sposób delikatny. I też pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, bo tutaj poruszamy jeszcze bardzo ważną kwestię, kwestię porównywania się, dlatego że no właśnie, to jest tak, pacjent pacjentowi nierówny. Tutaj, jeśli chodzi o onkologię, jest bardzo istotny moment rozpoznania. I w ogóle lokalizacja choroby nowotworowej, stopień zaawansowania, podtyp tego nowotworu. Ale kiedy ja jestem na konsyliach onkologicznych i przychodzi pacjentka, wiem, zabrzmi to brutalnie, proszę ewentualnie zatkać uszy, z odpadającą piersią, którą ledwo trzyma, bo choroba po prostu zżera jej, tak? I pojawia się wtedy, i to, wiesz, stoi przede mną dziewczyna, która ma lat 30 parę, myślę, że jest w moim wieku, ma małe dziecko, ma męża, który jest pod gabinetem, myślę sobie, wiesz, taka zżerająca, odpadająca pierś ze względu na chorobę nowotworową, zwyczajnie śmierci, jest strasznie bolesna, strasznie trudną sytuacją. I pojawia się pytanie, które często jest zadawane tym pacjentom: dlaczego pani nie przyszła do lekarza wcześniej? No właśnie, to jest klucz, nie? To jest klucz i odpowiedź jest często taka: bo się bałam. Bo się bałam. I przychodzi pacjentka w momencie, kiedy sytuacja jest już naprawdę bardzo, ale to bardzo poważna. Ja nie mówię, że beznadziejna, ale bardzo poważna. I bardzo dużo na swojej drodze spotykam takich pacjentów, którzy mogliby być wyleczeni w 100%, albo mieć szansę chociaż na to, żeby wyleczyć ich w 100%, ale zgłaszają się do lekarza za późno. I potem słyszymy te historie: no tak, ten umarł na raka, tamten umarł na raka. I to oczywiście buduje ten obraz onkologii, ale wszyscy lekarze mówią: przychodźcie do nas wcześniej, zgłaszajcie się. No, dam tutaj tak? Jeszcze taki znak jeden ważny. Tak, ale wiek nie gra roli. Mm-hmm. Dlaczego? Zróbmy prywatę. Ja miałam 23 lata. Mm-hmm. Początek rak szyjki macicy. No. Ja słyszałam od lekarki, ale że jaka cytologia w tym wieku? No właśnie. A moja mama, ponieważ ona jest lękowa, jeżeli chodzi o te sprawy, więc wiesz, tak, po prostu mnie zadręcza do dzisiaj, uparła się bezwzględnie, żebym zrobiła wszystko od A do Z. I nagle no się okazuje coś takiego? Wiesz, co chodzi. Tak, i bardzo wtedy dobrze. Ale wiesz, ja bym nie poszła sama. No i to jest kolejny wątek. Ja od lekarza, to jest za wcześnie. Proszę pani, jaka cytologia w wieku 23 lat? I to ale jest... wiesz, jestem tutaj, nie? No tak, no ale widzisz, dzięki mamie. Bardzo możliwe. Wiesz, to jest kolejny jakby niezwykle trudny temat, bo po pierwsze choroba nowotworowa nie wybiera. To nie jest tak, że ktoś jest, może być bardziej, nie wiem, czuć się bardziej bezpiecznie, a ktoś nie. Jeśli nawet, nie wiem, stosujemy, nie wiem, zdrowy styl życia, jemy przysłowiowe brokuły, kiełki i uprawiamy jogę, wcale to nas nie zabezpiecza przed zachorowaniem na chorobę nowotworową. I ja mam pacjentów, pacjentki,
którzy mają po 20 parę lat i są chorzy na raka piersi, na właśnie raka szyjki macicy, na raka jądra, raka jelita grubego i wiele, wiele innych chorób. I też niestety bardzo często słyszą od lekarzy na zasadzie, nie, no jest pan młody, proszę się bawić, szaleć, korzystać z życia. I to jest w ogóle coś, co ja sama mam dwójkę małych dzieci, naprawdę małych, bo starsza ma niecałe 8 lat, a młodsza 3. I w moim domu temat w ogóle profilaktyki jest absolutnie tematem na luzie. Jakby nikt się tego tematu nie boi, bo to jest to wyrabianie zdrowych nawyków. Mhm. One widzą mamę, która przeprowadza samo badanie piersi w domu i się tego nie wstydzi i nie zamyka się w łazience, żeby nikt jej nie zobaczył. Tak, oczywiście u mnie to już w ogóle przeszło w kolejną skrajność, bo moje dzieci się bawią, przyszła pani z rakiem piersi i się ją leczy, więc to już jest w ogóle w drugą stronę. Otwierasz je. Tak, ale myślę sobie o tym, że one kompletnie nie mają w sobie strachu. Znaczy w takim sensie one myślą o tym, że chodzenie do lekarza, zresztą ostatnio zobaczyłam taki filmik, który moja córka okazało się, że nagrała na moim telefonie, naśladując mamę, jak tam robi taki, wiesz, webinar prawie, że jak opowiada o tym, jak to trzeba chodzić do lekarza, jak to trzeba się badać, jakie to jest ważne i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, myślę sobie o tym, że oczywiście możecie powiedzieć, że to trochę przeginka, staram się też jakby to pilnować, ale taka jest prawda, że jakby budowanie zdrowych nawyków i jakby takie patrzenie i na zasadzie jeśli jakiś lekarz wam odmawia przeprowadzenia badania, to zmieńcie lekarza. Znaczy w takim sensie ja sama robię bardzo dużo szkoleń, na przykład w firmach, gdzie uczę profilaktyki onkologicznej właśnie po to na zasadzie, co z tego, że masz pakiet medyczny, ale z pakietu trzeba umieć korzystać, tak? Żeby wiedzieć, co, no właśnie, żeby jeśli ktoś ci mówi nie, to ty mówisz, o nie, 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 to jest moje zdrowie, proszę na papierze. Tak, informacje, że na pewno jest wszystko okej, okay, tak? Tu i teraz, nie? Tu i teraz, więc no, to jest, tak jak mówię, szeroki temat, ale badajmy się, bo to robi ogromną różnicę, bo później leżą trzy pacjentki z rakiem piersi i mówią, ale jak to? Czemu ja nie dostaję tego, co ta pani? A otóż, bo to, że tak bardzo powierzchownie jesteście trzema paniami z rakiem piersi, jesteście trzema paniami z zupełnie innymi chorobami, bo są różne podtypy nowotworów, są oczywiście różne stopnie zaawansowania choroby i w związku z tym też inny jest rodzaj leczenia. Zresztą w ogóle jeśli mówimy o... Ja muszę powiedzieć, że obserwuję też to, jak wiele się zmieniło na onkologii. Bo tak jak powiedziałam, zaczynałam dobrych kilkanaście lat temu swoją przygodę z onkologią i pamiętam, jak różne takie rzeczy typu port naczyniowy, to dopiero był taki moment port naczyniowy, który pozwala pacjentom ochronić żyły w momencie jakby tych wlewów z chemioterapii i to się zakłada specjalny taki port, takie centralne wkłucie do żyły takiej głównej, która pozwala jakby żeby ta chemia się rozkładała większymi żyłami, tak? Chroniąc te małe żyłki, które normalnie jak się pielęgniarka wbija, po pewnym czasie to po prostu bywa bolesne i nieprzyjemne. To jest coś, co za granicą jest standardem, u nas jest dobrych kilkunastu lat i naprawdę to znacząco poprawia jakość życia pacjentów, którzy mają luźne ręce, mogą sobie robić co chcą, a przede wszystkim nic ich nie boli. To, że mamy leki i w ogóle profilaktykę leczenia przeciwwymiotnego, to, że właściwie pacjenci, którzy są dobrze ustawieni na lekach przeciwwymiotnych, w ogóle nie wymiotują. Że co więcej, pacjent onkologiczny w dzisiejszych czasach, i to zresztą coś, czym ja się zaczęłam teraz bardzo mocno zajmować i właśnie jestem na etapie tworzenia takiej, myślę, że fajnej platformy dla pacjentów w trosce o pracownika, a dokładnie w trosce o chorego pracownika, aby tak naprawdę pokazać, że chory pracownik, chory na chorobę przewlekłą jest pełnowartościowym pracownikiem, który może dalej kontynuować swoją karierę zawodową, bo nawet jeśli przychodzi na chemioterapię, tak, to po prostu bierze sobie 2-3 dni na dojście do siebie i wraca do pracy, bo praca okazuje się dla niego rehabilitacją emocjonalną i o tym musimy mówić, musimy przedsiębiorstwa na to przygotować, ale także samych lekarzy, bo lekarze też w pewnym momencie idą na taki
No takie trochę minimum, a na zasadzie, no dobrze, no to na jak długo wypisać to zwolnienie, zamiast zadać pacjentowi pytanie, ale czy pan w ogóle chce, tak? I to są, to, ale to jest, wszystko o czym mówię, to jest też, to jest w wyniku dostępu do nowoczesnych form terapeutycznych. Oczywiście od razu słyszę te głosy, ale jeszcze tego nie ma i tego i coś tam można więcej. Zawsze można więcej, zawsze można bardziej i zresztą w szczególności organizacje pacjenckie bardzo o to walczą, aby pacjenci poszczególnych grup, jednostek chorobowych mieli dostęp do nowoczesnych form terapeutycznych. Pamiętajmy też, że te leki ciągle pojawiają się nowe, ciągle jest po prostu coś nowego, ciągle. Więc nie sposób, nie ma takiego systemu, który ma wszystko. I wbrew pozorom, co się często pacjentom wydaje, o to skoro mam diagnozę, to muszę po prostu jechać za granicę, bo tylko tam mnie wyleczą. No nie do końca. Znaczy jakby my naprawdę już leczymy na takim europejskim, światowym standardzie. Nawet mam pacjentki, które mieszkały w Stanach, przyjeżdżały do Polski się leczyć, dlatego że jednak nie zapominajmy o tym, że w Polsce ta służba zdrowia jest bezpłatna. Za takie leczenie, które jest często proponowane naszym pacjentom w takich Stanach Zjednoczonych, po prostu w większości z nas po prostu nie byłoby stać. W związku z tym no, to też trzeba docenić, to też trzeba zauważyć i nie wpadać w panikę. Jasne, są takie metody, są jakieś różne sytuacje, ale to są w bardzo poszczególnych sytuacjach, to są indywidualne kwestie, ale kiedy pacjent zgłasza się z jakimś tam podtypem nowotworu, to prawie w większości naprawdę możemy mu bardzo, bardzo dużo zaoferować, więc o tym jest warto pamiętać, no bo to też przekłada się na taką zadaniowość. A tych zadań w przebiegu leczenia jest naprawdę dużo. To tak tylko wrzucę takie hasło, błagam dziewczyn, zróbcie sobie cytologię, tak w ogóle. I badajcie piersi. Tak, tak, zdecydowanie. Zresztą tyle jest teraz opcji, wiesz, nawet są specjalne, wiesz, jakieś jest taka technologia, nie pamiętam tej nazwy, dawno temu używałam. Do, wiesz, jakiś taki, jak to się nazywa, do badania piersi takim, wiesz. No tak, no jakby są jakby opcje badania piersi. Nie trzeba, wiesz, na sobie tylko polegać. Można pójść do lekarza, można podczas wizyty, można cokolwiek zrobić dla siebie, ale to, co powiedziałaś o tym przykładzie tej pacjentki, rany, to jest tak częste. Ja niestety znam wiele osób, które zmagały się z różnymi tego typu chorobami i to, co mówisz, to jest dokładnie ten sam przykład. Tak, tak, no tak jest. Która się bała i po krótkim czasie no niestety no zmarła, ale ja wiesz, to, że zawsze to warto podkreślić, że to, że nie pójdziesz, to nie sprawi, że tego nie będzie. Znaczy tak, to jest taka wiesz, próba, bo to jest taka próba zaklinania rzeczywistości. Jak wiesz, to jak jesteśmy przy tym temacie, to jeszcze opowiem taką jedną historię, którą zresztą opisała Agnieszka, moja współautorka książki Oswoić raka, historia Eli. To jest moja pacjentka, którą pamiętam, jak poznałam, no już dobrych, kiedy to było, bo ja byłam chyba jakoś na początku ciąży, więc to było z jakieś 4 lata temu. Kiedy poprosiła mnie pielęgniarka do pacjentki, młodej dziewczyny, 30-letniej, która siedziała po prostu na korytarzu, przerażona ze swoim mężem i zaczynamy rozmawiać. Widzę tą przeuroczą, też przestraszoną parę, ale młodych ludzi. I ta pacjentka mi mówi, że no, ona rok temu dostała diagnozę od lekarza, to był rak piersi. Wykryła to karmiąc swoje dzieci, swoich bliźniaków, których dopiero co urodziła. No i karmiąc piersią wyczuła sobie jakąś zmianę, ta pierś była taka czerwona, jakoś taka, no oczywiście wszyscy mówili, że to od karmienia, przejdzie ci i tak dalej. Ona zachowała się dużą czujnością, poszła do lekarza, bardzo szybko została zdiagnozowana ta zmiana. No i lekarz, który to jakby prowadził ten proces te leczenia, bardzo się tak zaangażował i chciał jak najszybciej, wszystko zorganizował, żeby jak najszybciej ta pacjentka zaczęła leczenie.
A ta młoda dziewczyna, która tak, tu ma maleńkie dzieci, dopiero co urodzone, ten lekarz, który tutaj w ogóle szaleje, żeby jak najszybciej ją włożyć na leczenie, czyli chce dobrze, i mówi, dobrze, pani Kasiu, to pani jutro zaczyna chemię. A ona mówi, ale moment, jaką chemię? Jak to? Ja nie jestem na to gotowa. Lekarz w obliczu tej chęci pomocy tej pacjentce usłyszał nie, to się wkurzył, no i użył kilka niepotrzebnych zwrotów na zasadzie co za ciemnogród i w ogóle średniowiecze i tak dalej, i tak dalej. Co oczywiście tą pacjentkę skutecznie przełożyło na leczenie chińskimi ziółkami. Dodam więcej, to bardzo wykształceni ludzie, ale to też była taka rodzina, w której nigdy jakby zawsze się leczono w sposób jakiś taki ziołolecznictwem, jakby takie mieli założenie. Naturalnymi wyobrażeniami. Dokładnie, natura. No więc to świetnie się utwierdziło ich w tym przekonaniu, nie idziemy w chemię, idziemy w różne inne formy. Ta pacjentka przez rok była na skrajnie drastycznej diecie, zleconej przez jakiegoś pana X, bo tego się nie da inaczej nazwać. Brała jakieś chińskie zioła, to w ogóle kosztowało bardzo dużo pieniędzy. No i niestety to jest taki przykład, gdzie to była pacjentka młodziutka, wcześniej rozpoznana zmiana, ale po roku tego leczenia, kiedy wszystko po prostu zaczęło iść coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, pacjentka czuła się coraz bardziej źle. W końcu stwierdzili, że no chyba trzeba szukać pomocy gdzie indziej. No i przyszli, zgłosili się do jednego z lekarzy z mojego szpitala. Pamiętam to przerażenie tych młodych ludzi, którzy przede wszystkim mieli w sobie ogromne poczucie winy i taki w ogóle wielki strach przed oceną, że co ja sobie pomyślę, co lekarz sobie pomyśli. No tutaj nie ma kto co sobie o czym myśleć, to każdy podejmuje jakby decyzję. Ale ta pacjentka, która mogłaby być wyleczona w 100%, nagle się okazało, że choroba jest w kościach, w wątrobie, prawda? Jest choroba zaawansowana i pacjentka, która po prostu w pełni takim połamanym kręgosłupem od właśnie zmian nowotworowych, no takim naprawdę dramatycznym stanie, nagle dostaje informację od lekarza, no że możemy panią leczyć, ale będzie to leczenie paliatywne. Pacjent, który słyszy, młoda dziewczyna, patrzę na właściwie prawie że rówieśniczkę, dwójka małych dzieci i myślę sobie, kurczę, ta historia mogła iść inaczej. Ale to jest bardzo dobry przykład, którego zawsze używam też podczas zajęć, które prowadzę z na przykład personelem pielęgniarskim. Ona dostaje tą informację i mówi tak, ale panie doktorze, moment, co to znaczy leczenie paliatywne, tak? Znając tego doktora i znając też jego sposób komunikacji, choć nie powinnam, mówię, wie pani, ja mówię, Tomek, ja to przekażę, ja to wyjaśnię. No i tak usiedliśmy i mówię tak, no słuchajcie, leczenie onkologiczne dzieli się na dwie opcje. Albo coś można wyleczyć w 100%, albo można z tą chorobą żyć. To nie oznacza możliwości wyleczenia tej choroby. Celem leczenia paliatywnego jest zatrzymanie choroby, tak? Niepozwolenie na to, żeby się ta choroba rozwijała. Celem tego leczenia jest też, żeby poprawić jakość życia danego pacjenta. Jakby po to, żeby mógł normalnie żyć. Ale czy będzie zdrowy? Nie, nie będzie zdrowy. Ale to można porównać trochę do leczenia cukrzycy. Pacjenci z cukrzycą też chorują przewlekle. Czy żyją z cukrzycą? Żyją z cukrzycą. No i ta moja pacjentka, Ela, opisana w książce, ma się dobrze do dzisiaj, a minęło 4 lata, jest cały czas w trakcie leczenia paliatywnego. W międzyczasie ta kobieta, która była naprawdę sponiewierana przez chorobę, dzięki leczeniu jakby wygląda pięknie. Wróciła nawet do pracy, choć nikt nie dawał jej na to szans. Czy ona jest zdrowa? Nie, nie jest zdrowa. Jest cały czas chora, jest cały czas w procesie leczenia. Ale minęły 4 lata, gdzie wychowuje swoje dzieci, obserwuje jak rosną i
I po prostu jest, tak? I to jest właśnie przykład na to, że czy ta sytuacja jest beznadziejna? Myślę, że na początku ktoś by mógł ją tak określić, ale jak się zmienia perspektywę, to każdy rok jest cudem, każdy rok jest największą wartością w życiu. I jakby każdy rok, który jest, tak jak mówię, w jakości też tego życia, bo to nie o to chodzi, żeby komuś, a nazwę to tak brutalnie, przedłużać życie, ale żeby ktoś cierpiał. Ta pacjentka nie cierpi. Oczywiście wraca na terapię, bywają remisje, ciągle jest w jakimś leczeniu, ale jest. I tak jak mówię, żyje normalnie. I to jest trochę też, jakby myślę, że tak gdzieś jakby to przeszło w taką pokazanie, jak wygląda współczesna terapia. Czyli można po prostu przejść przez leczenie, zapomnieć o tym, że się w ogóle było pacjentem, ale jest też taka historia, że się tym pacjentem jest i to nie musi oznaczać jakby końca, po prostu. No wiesz, jeżeli usłyszymy leczenie paliatywne, to jest jedyne, co mamy do zaoferowania, to brzmi... No to brzmi strasznie, to brzmi fatalnie. Zresztą wiem też, że właśnie ten sposób przekazania tej informacji jest bardzo kluczowy, bo ja tak sobie myślę, że gdyby ta młoda dziewczyna, która, znaczy nie chcę tutaj jakby siebie jakoś nie wiadomo jak chwalić, ale tak nieskromnie powiem, że myślę sobie o tym, że gdzieś też mam swoją cegiełkę w tym, bo gdyby ta młoda dziewczyna, która była naprawdę w bardzo takim zdrowotnym, słabym stanie wtedy, usłyszała jeszcze, że to jest koniec, tak? Że to jest leczenie, które ma na celu przedłużyć jej życie, ona mogłaby się załamać, ona mogłaby w ogóle nie rozpocząć tej drogi, tak? Ona mogłaby z niej zrezygnować, ona by zupełnie też wpłynęła na nich jako na parę, na młodą rodzinę, więc... To, w jaki sposób się to przekaże, to, w jaki sposób się to zobrazuje, ma ogromne, ogromne znaczenie. Ale wiesz, jeżeli już gdybamy, to wyobraźmy sobie sytuację, kiedy ten mega zaangażowany lekarz, który pewnie już wziął to bardzo personalnie, ten odmowę. Wziął to, on chciał ją ratować, wiesz, on widział młodziutką dziewczynę z dwójką maleńkich dzieci w domu. Ale wiesz, pewnie to go też uderzyło, że jego zaangażowanie się nie przełożyło, ale gdyby... to wiesz, jakby on zareagował inaczej może. Tak, gdyby to, dlatego ja ciągle, wiesz, ja ciągle używam tego przykładu właśnie podczas różnych wykładów, które prowadzę, bo mówię, wystarczyło powiedzieć, Pani Elu, dzwońmy się za parę dni, niech się Pani ułoży w tej sytuacji, tak? Zastanowi się, ja do Pani zadzwonię, może jeszcze raz się spotkamy, trochę Pani poopowiadam o tym procesie, to ta historia mogła być zupełnie inna, tak? A pamiętajmy o tym, że ten lekarz miał bardzo dobre intencje, bardzo, bardzo. Ale no właśnie, to jest też to, że trochę brakuje jakby szkoleń z tego zakresu, ale myślę też, że po prostu brakuje czasu. No ale wiesz, psychologia na medycynie to jest śmiech. Ja od paru lat prowadzę zajęcia ze studentami na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. To jest nowość, to nie jest wcale coś, co ktokolwiek to zna. To jest nowość, to są zajęcia, których jakby studenci w ogóle często mówią, ale po co nam to, przecież my mamy być skutecznymi medykami. No i to jest właśnie to, nie będziecie skutecznymi medykami bez umiejętności komunikacji, bez systemu wsparcia, bez umiejętności w ogóle rozpoznania potrzeb pacjenta i ich w ogóle profili emocjonalnych, więc to, no tak to wygląda, tak to, tak. Psychologia na medycynie, często mój brat akurat też jakiś czas temu skończył medycynę, to wiesz, jest jakiś, wiesz, piramida Maslow, jakieś takie... No tak, tak, bzdury. No fajne, to jest naprawdę mega inspirujące, tak na serio, ale to w ogóle nic nie daje, kompletnie nie daje. Informacja. To w ogóle nie daje w kontekście takiego przełożenia. Wiesz, dużo na przykład robimy ankiet, w ogóle badamy potrzeby pacjentów i wszyscy pacjenci mówią ciągle, czego potrzebują, a potrzebują dobrej komunikacji medycznej. Każdą najtrudniejszą rzecz, każdą, można naprawdę przejść
jeśli jest to poukładane, w takim sensie, jak się o tym mówi, jakie nadaje się temu znaczenie. Wiesz, ja mam też takich pacjentów, którzy otrzymują diagnozę i na przykład zamykają się na pół roku w domu, nie wychodzą z tego domu, zasłaniają okna, wiesz, firanki, zasłony, rolety, cokolwiek i przychodzą tylko na leczenie. To jest gwarantowana, murowana depresja. A dlaczego się chowają? Dlatego, że mają takie poczucie, takie przekonanie, że nie mogą wyjść z domu, że nie mogą się zarazić, a poza tym, wiecie, wiesz, no, rak. Rak to jest coś brzydkiego, brudnego, obrzydliwego, nie można się pokazywać innym i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc te przekonania, a tutaj znowu wystarczyłoby dobra, fajna rozmowa. Ja zawsze mówię, że początek terapii to jest pewien rodzaj też takiego zamanagowania pacjentem, czyli co mamy do zrobienia, co się będzie działo, co może pan, pani robić. Wiesz, dać kilka pomysłów, kilka wskazówek, one mogą być banalne, ale one zupełnie zmieniają całe postrzeganie, tak, tej sytuacji, więc no cóż, jakby tego nam brakuje, ale też o to walczymy, walczymy, chociaż powiem Ci, że jak mówimy walka, to jest też kolejna rzecz, którą bardzo często pacjenci określają. I to jest śmieszne, bo pamiętam, jak zmarła Kora. Zawsze jak umiera ktoś znany, to sprawia w ogóle taką... Ja mam zawsze wtedy bardzo dużo pracy, bo pacjenci myślą sobie o tym, że jak umarła, pamiętam, Ania Przybylska, piękna, młoda dziewczyna, to myślą sobie, no skoro ona umarła, aktorka, która jest znana, piękna i bogata, to my nie mamy szans. To nieprawda. To nieprawda. Tutaj znowu wchodzimy o te szczegóły, te niuanse w leczeniu i diagnozie mają ogromne znaczenie. Tak samo się wydarzyło, kiedy umarła Kora i wszyscy w ogóle przegrała walkę z rakiem. Przegrała walkę z rakiem. Standardowy tekst, prawda? Tak. Kora niczego nie przegrała. Należy pamiętać o tym, że Kora została zdiagnozowana na bardzo zaawansowanym stopniu choroby, i żyła z tą chorobą dobrych 5, 6, 7 lat, już nie pamiętam. Jednocześnie cały czas była aktywna zawodowo, pomimo terapii. Wywalczyła też świetny lek dla pacjentek z rakiem jajnika, który był dotychczas nierefundowany. Wykonała kawał dobrej roboty, plus do tego, tak jak mówię, normalnie żyła. I pojawiła się dyskusja, wygrał czy przegrał, no jakby jak tutaj o tym mówić. Ja osobiście nie znoszę tego hasła. Wygrać, przegrać, po prostu drażni mnie to strasznie, dlatego że to zawsze jakoś tak nas, to zawsze jakoś tak powoduje, że jeśli jest wygrany, to jest i przegrany. A tak naprawdę, co można w takiej sytuacji, jakby jak to można tak określić? To jest jedna rzecz. Druga sprawa jest też taka, że to są takie sytuacje, w której tak naprawdę żaden pacjent nie przegrywa, bo on toczy swoją drogę i pacjenci naprawdę w tej drodze bardzo wiele różnych rzeczy odkrywają i to na pewno nie jest przegrana. A poza tym to też jest trochę tak, że jak kogoś wkładamy w taką tą rolę, masz wygrać, to zupełnie tam nie ma przestrzeni na to, żeby... Obyć nawet z tą chorobą, nie? Żeby się... Tak, ale wiesz co, tu jest jeszcze jedna ważna rzecz i to jest też taki wielki apel do osób, które towarzyszą pacjentowi onkologicznemu. Wszyscy, którzy są wokoło, bliscy, rodzina, znajomi, przyjaciele, mówią do pacjenta, kto jak nie ty, dasz radę. Poradzisz sobie. Już czuję to. Wygrasz, tak? A to jest taki rodzaj obciążenia. I potem ten pacjent przychodzi na oddział i zaczyna płakać. I myśli sobie, dobra, jestem wśród swoich, mogę płakać, tak? No to pojawia się pielęgniarka albo lekarz i wzywają natychmiast psychologa do tego pacjenta, bo przecież nie można płakać. Ludzie, przestańmy się bać tak łez, tak? I to, że płaczemy, i to, że po prostu wyrażamy tak te swoje emocje,
No z całym szacunkiem, ale to jest zdrowe i to nie umniejsza naszej sile. I to jest bardzo ważne, że pacjenci często podczas grup wsparcia mówią, ja chcę być słaby, choć przez chwilę, chcę dać sobie przestrzeń na to, żeby wyrazić swoje lęki, żeby powiedzieć, że się boję, albo w czym chcę, żeby mnie pochowano, albo jak rozdzielić mój majątek. A od razu rodziny reagują, o Boże, on się poddał, koniec świata, nic z tego dobrego nie będzie. To nieprawda. Każdy z nas ma lęki i strachy. W związku z tym też każdy z nas musi mieć miejsce na to, żeby to jakby z siebie wyrzucić, wywalić, popłakać się. A ludzie, którzy są wokoło, muszą powiedzieć, my damy radę. Albo mogą też powiedzieć, słuchaj, nie wiem jak się zachować, boję się tak samo jak ty. Tak, to jest bardzo prosta komunikacja i wystarczy po prostu, można się z tą osobą popłakać, można nic nie mówić, wziąć kogoś za rękę, ale przede wszystkim wysłuchać potrzeb danego pacjenta. Tak? Czyli na przykład, jeżeli ta bliska osoba mówi, słuchaj, jeśli umrę trzy kropki, to nie wchodzimy jej Nie. Myślmy o przyszłości. Gdzie wyjdziemy? Na wakacje. Nie. A jak już wyzdrowiesz, to tylko raczej, no dobra, gdybyś umarła, czy umarł. Tak. Albo na zasadzie strasznie się tego boję, jakby to mnie bardzo porusza. Jak to mówisz, to naprawdę nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ale tak też czasem o tym myślę, co by było, tak? Zastanówmy się, co by też dało ci poczucie kontroli, wpływu. Dlaczego o tym mówię? Bo pacjenci, którzy mówią o tym, że chcą pozałatwiać swoje sprawy, to nie dlatego, że oni się wybierają na tamten świat, tylko dlatego, że chcą mieć, no właśnie. Panować nad sytuacją, prawda? Tak. Cokolwiek, na co mają wpływ. Nie? Chcą mieć kontrolę, chcą coś po sobie pozostawić, a nie bezradność, a nie strach. Co więcej, ta zadaniowość i takie nazywanie rzeczy bardzo po imieniu tak naprawdę najbardziej rozprasza lęki i strachy. Najbardziej. W związku z tym, no, to są sytuacje, które po prostu najbardziej pomagają, czyli szczerość, odwaga, tak, autentyczność swoich reakcji. I o tym zapominamy. W ogóle zapominamy o tym, że lęk staje się jeszcze bardziej straszny, gdy od niego uciekamy, gdy przed nim się chowamy, to tak naprawdę jest najgorsze. A to przeważnie robią rodziny w obliczu choroby, odgrywają przed sobą rolę. I później jest tak, że tak odgrywają przed sobą te role, że każdy tak naprawdę żyje w oddzielnym, osobnym świecie. I nawet kończy się ta terapia i jest wszystko w porządku. A pacjent nie wie, znaczy a tych dwoje, co ze sobą mieszka, zupełnie nic ich nie łączy, bo przeszli najważniejszą sytuację w swoim życiu oddzielnie. I to jest to, tak? Oczywiście mam też bardzo dużo pacjentów, a właściwie par uszczypniętych przez raka. Bo choroba, choroba wpływa na bardzo wiele przestrzeni życiowych, między innymi na tą, na relacje, na związek, na intymność, na seksualność i to są bardzo trudne tematy, ale znowu to, co najbardziej szkodzi takim związkom, to jest właśnie ten brak autentyczności, brak szczerości, brak rozmowy, załatwianie tematów oddzielnie, ale, i tutaj chciałabym to podkreślić, pacjent jest bardzo ważny, ale jego opiekun jest równie ważny i przeżywa takie same emocje. Więc na pewno taki opiekun również powinien sięgnąć po wsparcie, nie wstydzić się tego, poszukiwać dla siebie wsparcia, bo to on również w tym jest ważny. A myślisz, że no bo oczywiście mówimy o tym, że sytuacje kryzysowe, nie tylko choroba tego typu, jest masa różnych sytuacji kryzysowych, które przechodzą, które pojawiają się w życiu związku, małżeństwa na przykład. Różnie one wpływają, najczęściej są sprawdzianem relacji. Myślisz, że one by i tak się w pewnym momencie rozpadły, jeżeli się rozpadną? Czy
jak wiesz, czy choroba nowotworowa jest powodem na przykład rozpadu związku, czy ten związek i tak by się w końcu rozpadł, ale to przyspieszone zostało przez chorobę? Wiesz co, w większości przypadków uważam, że ten związek po prostu i tak był zły. No, mm-hmm. jeśli, znaczy taki, no w jakiejś w swojej strukturze nie rokował, tak? Po prostu choroba uwypukla trudności, uwypukla problemy. Choroba też może coś obnażyć. I nagle się okazuje, że osoba, o której myśleliśmy, że możemy być na niej polegać, okazuje się być też w tym wszystkim trochę niedojrzała, lękowa. Bardzo wiele różnych rzeczy. I nawet tego nie oceniam i nie krytykuję, bo naprawdę bardzo ciężko jest się odnaleźć w takiej sytuacji. Ale w większości przypadków naprawdę to są takie historie, w których po prostu ten związek nie rokował. Ale bywają też młode małżeństwa, młodziutkie małżeństwa, dopiero co w ogóle wchodzą w to życie, jeszcze za wiele ze sobą nie przeszli, a już mają bach taką historię w tle. I to jest trudne. I to tutaj na przykład ciężko określić, czy ten związek by nie rokował, gdyby nie choroba. Mm. Tak? Oczywiście z drugiej strony on też trochę pokazuje, że ci ludzie nie potrafili się w kryzysie odnaleźć, tak? Z bardzo różnych względów. Ja sama mam teraz w terapii taką parę, która myślę, że mogli być naprawdę świetnym małżeństwem, ale pojawiła się choroba, która uwypukliła ich różne cechy charakteru i ona była w obliczu choroby, one były trudniejsze, trudniej im było ze sobą żyć w obliczu tej sytuacji, więc to bywa bardzo różnie, ale osobiście uważam, że większość tych par po prostu wcześniej była słabym związkiem, po prostu. Ale są też takie historie, i mam bardzo dużo takich pacjentów, głównie to są kobiety, które w obliczu choroby robią totalną rewolucję w swoim życiu i mówią, teraz albo nigdy, to jest czas dla mnie, więc rozstają się ze swoimi partnerami, mężami, bo mówią, nie, ja potrzebuję prawdy, uczciwości, chcę coś, nie wiem, chcę poszaleć, chcę przeżyć. No, wiesz, uśmiechasz, kiedy to słyszałam. Tak. Chodźmy do siebie. To się dzieje. Mam takie po prostu niektóre pacjentki petardy, bo tego się nie da o tym inaczej powiedzieć. Po prostu petardy, które podróżują, zmieniają miejsce zamieszkania. Teraz mam taką pacjentkę, która naprawdę jest też w trakcie leczenia paliatywnego o bardzo zaawansowanej chorobie nowotworowej. Ona mówi, ale ja chcę mieć, zawsze marzyłam mieć widok, mieszkać z widokiem na morze, no i przeprowadzam się do Hiszpanii. Co tam? Będę przyjeżdżała raz w miesiącu na terapię, ale chcę mieszkać w Hiszpanii. No i to jest fajne. Znaczy tak sobie myślę, że to jest zupełnie zmienia obraz leczenia onkologicznego. Mhm. W ogóle wiesz, jeżeli miałybyśmy szukać plusów, to zawsze możemy zwrócić na to uwagę, że to już nie ma żartów, nie? To już masz konkret. Musisz się już zastanowić nad swoim życiem. To prowokuje. Kompletnie, prawda? Tak. Zdecydowanie tu jakby priorytety, tak jak mówisz, to życie w prawdzie, żeby tak wzniośle powiedzieć, no to nie ma lepszej okazji. Nie ma. I to jest często ten moment, kiedy wczoraj, czy przedwczoraj rzuciłam taki post na swoim Instagramie o toksycznych relacjach. No i w ogóle zupełnie się nie spodziewając tego, nagle po prostu tłum pacjentów onkologicznych piszą do mnie, komentują na zasadzie, a bo wie pani co, właśnie ja byłam w takiej toksycznej relacji, ale gdy zachorowałam, pomyślałam sobie, teraz muszę się z tym rozprawić, muszę się z tego oczyścić, muszę być wolna, bo muszę mieć siłę do leczenia, do zadbania o siebie. I to tak jest. Często bardzo trudne sytuacje są tak naprawdę, ciągną za sobą lawinę przeróżnych zdarzeń, które powodują, nie, muszę pewne rozdziały podomykać, bo jednak okazuje się, że to życie jest dla nas ważne i jakbyśmy nie narzekali, jakbyśmy nie marudzili, to po prostu je lubimy i wiesz, i chcemy po prostu je dobrze przeżyć. I naprawdę w takich sytuacjach wszystko się modyfikuje i nagle się okazuje, że życie jest tylko tu i teraz. Nie ma jutra, nie można myśleć o tym, co będzie później, bo później nie istnieje tak naprawdę. Bo nikt nie jest w stanie przewidzieć jutra, nikt, tak? W związku z tym
Dzisiaj, absolutnie tylko dzisiaj i tak jak mówię, nie lubię tego. Ostatnio miałam taką dyskusję, czy trudne sytuacje wzmacniają i w ogóle co nas nie zabije, to nas wzmocni. To tak trochę jest oklepane, ale na pewno można z tych trudnych sytuacji mnóstwo dla siebie wyciągnąć, w związku z tym choroba nowotworowa wiele zabiera, ale też może dużo dać. Tak, no dobry kryzys nie może być zmarnowany, nie? No tak, dokładnie. Jeszcze wiem, że cię dzisiaj po prostu trzymam długo. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy, że nie wysyłasz żadnych sygnałów do mnie. Że koniec, nie. Ale chciałabym jeszcze się odnieść do tego, co mówiłaś o lekarzach i o tym kontakcie. Mhm. Ja bardzo lubię wyrzucać zawsze, kiedy w jakimkolwiek kontekście komunikacji pojawia się temat niedogadywania się. Lubię wrzucać przykład właśnie, to pewnie bardziej z Twojej działki, błędów iatrogennych, które są standardem w komunikacji lekarz-pacjent niestety, czyli to jest sytuacja, w której lekarz nie mówi, bo pacjent jest pacjentem i nic nie wie w ogóle, więc mu nie powiem o tych wszystkich rzeczach, szczegółach. I ja odnoszę się teraz do takiej sytuacji, którą ja miałam i wtedy chyba zobaczyłam naprawdę, co to znaczy błąd iatrogenny, to znaczy brak jego, tego błędu. Jak miałam kryzysowe cesarskie cięcie niestety, to wiesz, ja już siedzę, no dobra, wiesz, no to jedziemy, zaraz będzie operacja, prawda? Przyszła do mnie pielęgniarka, przepraszam, lekarka bardzo młoda, która robiła mi tę operację, usiadła ze mną i mówi, słuchaj, będzie się działo A, B, C, wiesz, no pół godziny gada, miałyśmy na to Cudownie. Czas oczywiście, bo wiadomo, że to nie była taka sytuacja, wiesz, jak czasami jest, nie, że jednak cesarki są na hura, ja miałam, wiesz, po prostu siedziałam i czekałam na tego mojego. I wiesz, gada o tych, że będziesz prawdopodobnie miała ochotę wymiotować, mówi mi. Nie przejmuj się, to jest normalne, tylko nie patrz w górę, nie patrz w lampę, czy coś tam, czy lustro, czy coś tam było, nie rozumiem, po co oni to mają tam, wiesz, bądź szczerze. Tak, ja też nie. Ale w ogóle, kompletnie. Za chwilę, no jak w razie czego dostaniesz taki lek, w razie czego to, później będziesz się czuła tak i tak, na sali będzie tak, nie zdziw się, że będziesz szybko pionizowana. Ja myślę, jak to? Przecież, nie? Tak. Rozstrzymacie mnie, więc jak możesz mi kazać jadać później? Tak. No bo to. I ja wiesz, ja oaza spokoju, oczywiście, myślę sobie, no dobra, nie? W ogóle oczywiście to nie jest sytuacja komfortowa, cesarskie cięcie, ale ja byłam pogodzona bardzo. I drugi przykład też w tym obszarze. Przed pierwszą ciążą chodziłam do takiej wspaniałej dziewczyny w Krakowie, która uczyła jogi dla ciężarnych i ona po prostu tak opowiadała o tym, Anna, że to sobie nie wyobrażasz, dla niej sam poród był tak jakby, ona mówiła cały czas na tych zajęciach, dziewczyny, wydychamy dziecko. Wydychamy dziecko. Piękne. A jednocześnie wszystkie szczegóły z położną omawiały wszystko od A do Z. I teraz zestawiam to z moją dobrą koleżanką, która stwierdziła tak, nie, ja nie idę do porodu przygotowana. W sensie ona nie chce wiedzieć, co się będzie działo. Nie, żadna szkoła rodzenia. Ja mówię, proszę cię, no idzie do szkoły rodzenia, to jest fajne. Wiesz. Nie. Wiem, że to na pewno nie jest jedyny czynnik, ale ja pamiętam, że wiedząc o tych rzeczach, dostając informacje zarówno od lekarki, jak i od tych wszystkich osób wokół przy pierwszym porodzie, ja byłam naprawdę w super stanie. Percepcja bólu jest zupełnie inna, kiedy wiesz, dlaczego boli i jak długo będzie bolało. Tak. Ale mówisz właśnie o tym przygotowaniu. No, i to jest... Że wiesz, ten aspekt wiedzy i tak samo jak lekarz jest gotowy powiedzieć w sposób taki bez żargonu, bez tego, wiesz, tego... tej chmurki medycznych pojęć. Jeżeli ten pacjent... zarówno w takiej sytuacji bardzo jasnej, cudownej, którą jest poród, jak i w takiej, która jest wymagająca, na przykład choroba. Jeżeli pacjent wie, to współpracuje, to inaczej ma percepcję bólu, to inaczej reaguje i działa bardziej, współpracuje. Po prostu wiesz, jest w akcji, jest tym podmiotem, jest kimś, kto coś robi w międzyczasie, a jeżeli nie ma wiedzy, to jesteś ofiarą. Tak, absolutnie się z tobą zgadzam. Zresztą często właśnie to mówię, pacjent dobrze poinformowany to jest pacjent lepiej leczący się. Znaczy mówiąc oczywiście w jakimś takim ogóle. Ja sama mam bardzo podobne historie, też na różne rzeczy, jak na przykład przed porodem
nie byłam przygotowana jak chociażby na cesarskie cięcie, ale też miałam taką bardzo dramatyczną sytuację przy urodzeniu drugiego dziecka, gdzie po prostu pękła mi macica i musieli mi po prostu w trybie ratunkowym czy z szybkiej akcji usunąć wszystkie narządy i po prostu ratować moje życie, bo wykrwawiałam się no, po prostu w zastraszającym tempie. I to była taka sytuacja, w której też trochę, oczywiście na początku było bardzo dużo emocji, ale obserwowałam, jak to jest przekazać pacjentowi niepomyślną informację i jak bardzo było to nieudolne. Ja byłam bardzo taka, jakby nie rozpaczałam, tak? Znaczy w takim sensie miałam poczucie, dobra, mam dwójkę dzieci, czego chcieć więcej, jest okej, ważne, że żyję, super, że uratowaliście mi życie. Ale oni przychodzili, bo oni byli naprawdę bardzo przejęci, ta sytuacja była wyjątkowo dramatyczna, bardzo trudna i tak naprawdę nikt nie wiedział, czy ja przeżyję tak naprawdę tą noc, tak? Więc jak oni później następnego ranka, kiedy jednak udało mi się przeżyć i przychodzili jeden po drugim, przychodził lekarz, i chciał w jakiś taki bardzo nieudolny sposób powiedzieć mi o tym, no, że no, to, że się nie ma macicy, tam usunięte są wszystkie narządy, no to, że to nic strasznego i że da się z tym żyć, ale robili to tak fatalnie, że gdybym nie miała własnej wiedzy, jakiejś takiej umiejętności poradzenia sobie z tą sytuacją, to prawdopodobnie byłabym w głębokiej depresji i na bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Ale nikt z nich nie powiedział, okej, okay, usunięcie macicy, usunięcie narządów rodnych wiąże się z tym, tym, tym. Słuchaj, teraz moja droga, będziesz musiała uważać na to, a będziesz musiała zrobić to i to i to. Nikt, każdy tak bał się mojej reakcji, że nikt de facto, chociaż było, to, naprawdę to był, widziałam po ich oczach, jak bardzo chcieli się mną zaopiekować, bo oni przychodzili... Ale prostu, chcieli też wyjść po prostu. Ale po prostu oni tak bali się tego, czy ja nie... Czy ja nie dostanę jakiejś histerii po prostu, tak? Ja powiedziałam, okej, okay, spoko, nie chciałam już mieć więcej dzieci, dam radę, jest dobrze w ogóle. Ale nie dostałaś instrukcji obsługi. Ale nie dostałam instrukcji obsługi i myślę sobie o tym, że tak jak mówię, oni bardzo dobrze chcieli, oni chcieli naprawdę, nie byli przejęci moją sytuacją, ale nikt ze mną tak naprawdę nie porozmawiał. I to jest coś, co jest istotne. I to samo mówi się o pacjentach onkologicznych, że oni naprawdę są w stanie przyjąć trudną informację. Naprawdę. Oni mogą nawet przyjąć tą najgorszą. Tylko niech ktoś z nimi usiądzie i porozmawia. Ja w swojej praktyce do mnie jako do psychoonkologa trafia bardzo dużo osób, które proszą o wyjaśnienie różnych terminów medycznych i tego, co dalej, tak? Czyli żeby kogoś przygotować na kolejny etap, to powinna być rola lekarza, tak? Ale często zgłaszają się do mnie i mówią, no ale no bo my jesteśmy zagubieni, no nie wiemy, coś usłyszeliśmy, ale nic z tego nie rozumiemy i to generuje właśnie ten niepotrzebny strach, to niepotrzebne napięcie, ten niepotrzebny lęk. No i wtedy wchodzimy w Google. I widzimy jeszcze czary mary. Które są naprawdę leczące. Dokładnie. 10 tysięcy i będziesz jutro zdrowa. To jest właśnie to, ale tak jak mówisz, robisz to, prawda? Robisz tę edukację też tego środowiska lekarskiego i nie tylko lekarzy, ale też personelu. Więc podejrzewam, że mam nadzieję, że za 20 lat, jak wklikamy w Google, to będzie coś innego trochę. Ja też. A powiedz, bo oczywiście śledzę twoje rzeczy i ja tam wszystko wiem, prawda? Na twój temat, ale opowiedz może naszym słuchaczom, którzy mam nadzieję, że są liczną grupą, co robisz? Wiemy o psychoonkologii, ale chcemy, żebyś nam powiedziała, po prostu przedstawiła się jak na początku. Ojej, a jak na początku, no dobra. Więc jestem psychoonkologiem, już od lat pracuję na oddziałach szpitalnych, w szpitalach onkologicznych. Jak zaczynałam swoją drogę, nie wszyscy wiedzieli, kim jest psychoonkolog i po co. Na szczęście to się zmieniło i ta profesja okazuje się być bardzo, bardzo potrzebna. Nie tylko pacjentom, ale także rodzinom, ale również właśnie personelowi medycznemu. Na co dzień również wykładam w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, starając się poprawić komunikację medyczną właśnie u młodych medyków.
Do tego jestem członkiem zarządu Fundacji Onko Cafe. Może słyszycie czasem o różnych kampaniach, akcjach, które prowadzimy, jak na przykład teraz Breastfeed Kobiecy Bius, Męska Sprawa, zachęcając kobiety do samobadania piersi raz w miesiącu, ale także uczymy mężczyzn, aby mężczyźni byli czujni i otwarci na zdrowie kobiet, aby pamiętali o tym, żeby czasem to jedno proste pytanie, kiedy ostatni raz badałaś swoje piersi, no może komuś uratować życie, ale także uczymy mężczyzn, jak mogą być dobrym wsparciem, kiedy kobieta jednak otrzymuje diagnozę. Mm-hmm. Jestem autorką takiej strony internetowej, takiej platformy szkoleniowej Zdrowie zaczyna się w głowie, a już niedługo w trosce o chorego pracownika, ale szczegóły wkrótce. I również napisałam z Agnieszką Witkowicz-Matolicz książkę Oswoić raka, inspirujące historie i przewodnik po emocjach. I książka jest, myślę, że bardzo ciekawa w takim kontekście, że Agnieszka jest po leczeniu raka piersi, jest dziennikarką i przeprowadziła wywiady z pacjentami, takie dobre, takie normalne, takie fajne po prostu rozmowy z pacjentami onkologicznymi. Bardzo różne to są diagnozy chorób nowotworowych. Są tam też i panowie, którzy chętnie dzielą się swoimi emocjami, spostrzeżeniami tego leczenia. A ja tam opisuję takie właśnie ABC choroby nowotworowej, a raczej jej instrukcje obsługi. I to jest książka, jak mówię, na pewno nie tylko dla pacjenta, ale również dla opiekunów, dla osób towarzyszących. Mhm. Bardzo się cieszę, że ją napisałaś, bo to są takie, tak jak tytuł wskazuje, oswoić raka, prawda? To, co też mówiłaś na początku, że to wszystko kojarzy się z takim po prostu czarną dziurą w życiu. I no, wiele mamy czynników, które wpływają na to, oczywiście. Tak. Przede wszystkim to, że słyszymy raczej straszne historie, prawda? Rzadko się słyszy. Za dużo właśnie mówimy o tych strasznych, a za mało uwypuklamy i pokazujemy te dobre, a ich jest bardzo dużo. Ich jest bardzo dużo. Tylko jakoś tak, wiesz, lepiej się sprzedaje straszna historia. Ten dramat, tak? To, co pokazywane jest w telewizji czy prasie, to się po prostu lepiej sprzedaje. W związku z tym to jest coś, co musimy zmienić, więc drodzy pacjenci, jeśli jesteście po swoich przygodach, to po prostu piszcie, mówcie, manifestujcie swoje zdrowie, bo to za tym stoi trochę takie hasło podaj dalej, no podaj dalej wiedzę, podaj dalej swoje doświadczenia, ale przede wszystkim też podaj dalej to, abyśmy się po prostu badali. No ale wiesz, nawet jak pomyślimy, jaka jest komunikacja na temat tego, jak wygrywa się lub przegrywa niestety, używając tego nazwiska. Mm-hmm. Przegrał z rakiem, a jeżeli wygrał z rakiem, miał szczęście. No dokładnie, to przegrał, tak, szczęście. To jest kompletnie jego kontrola totalnie i on przegrał. Coś zrobił, to sprawiło, że przegrał. Natomiast mam szczęście, to znaczy, że no wyszło. Dokładnie, sam. Dokładnie tak. A jednak to wygrywanie wiąże się na przykład z tą profilaktyką, o której mówisz. Zdecydowanie. Konfrontacją. To powiedz mi na koniec, jeżeli dużo dzisiaj rozmawialiśmy o tym, co można robić dla osoby, która się zmaga z takim wyzwaniem, a co ma zrobić ta osoba, która choruje, żeby otoczyć się tą tarczą ochronną na czas choroby? Co ma zrobić, prawda? Dla siebie, dla swojego samopoczucia, dla zdrowia psychicznego. Czy pacjent, tak, ma dla siebie zrobić w tym przebiegu? Okej. To, od czego pacjent powinien zacząć, ja zawsze przeważnie tak zaczynam ze swoimi pacjentami. Oczywiście poszukiwanie odpowiedzi, dlaczego ja. Takiej odpowiedzi nikt z nas nie znajdzie, bo jakby zresztą to w ogóle nie ma sensu się na tym skupiać, bo choroba nie jest za karę, nie jest po coś, nie jest dla czegoś. A każdy z nas może się z tym zetknąć, to jest po prostu, jak to mówił ksiądz Kaczkowski, zwykłe zrządzenie losu. I tak jest. Niemniej jednak, w związku z tym, że tak bardzo potrzebujemy poczucia sensu, to niejednokrotnie zadaję pacjentom takie pytanie na starcie, co ta choroba, jeśli już jest takim znakiem stop, to co chce ci powiedzieć? Co możesz z niej wyciągnąć? Co możesz dzięki niej dla siebie zrobić?
Bo oczywiście możesz podjąć decyzję, powiedzieć, wszystko jest źle i do D, i możesz się jakby złościć w miejscu i mówić, że jest fatalnie i czemu mnie to spotkało, albo możesz przejść w tryb zadaniowy, okej, to już jest, ja tego na ten moment nie zmienię, mogę działać, mogę leczyć, ale też mogę coś dla siebie wyciągnąć. W związku z tym od tego zacznijmy. Niech pacjent sobie to po prostu zapisze na kartce, co może dla siebie zrobić. Następnie to, co jest też myślę, że ważne, to jest taki moment, kiedy pacjent musi przede wszystkim wybrać miejsce i lekarza, z którym będzie czuł się bezpiecznie. Bezpiecznie, czyli na tyle komfortowo, w którym będzie miał poczucie, że może wyrazić wszystkie swoje lęki i obawy, że zostanie wysłuchany, poczuje się po prostu zaopiekowany. Oczywiście ze swojej strony zachęcam każdego pacjenta, jeśli nawet uważacie, że to jest Wam niepotrzebne, ale już od momentu podejrzenia choroby warto jest skonsultować się z psychoonkologiem, ale to jak mówię, psychoonkologiem, który zna się po prostu na leczeniu onkologicznym i to wcale nie musi oznaczać jakiejś wielkiej terapii, tylko po prostu często parę spotkań, które będą miały na celu trochę poukładanie tych rzeczy, które wiążą się z całym procesem terapeutycznym. Więc to jest jedna rzecz. Dwa, to jest też taki moment, w którym wreszcie trzeba nauczyć się stawiać granice. Czyli jeśli jest coś, co cię obciąża, jeśli jest ktoś, kto cię obciąża, jeśli są osoby, które ciągle próbują ci mówić, jak masz żyć albo jak masz się zachowywać w trakcie leczenia, to powiedz jasno i wyraźnie nie. Jakby skup się na tym, co ty potrzebujesz i to jest ważne. To jest też doskonały moment, żeby w ogóle zrobić coś fajnego dla siebie. Często pacjenci starają się zmienić swoją dietę, co przez to przekłada się w ogóle na dietę wszystkich domowników, zwalniają swoje życie, ale nie na takiej zasadzie, że się wyłączać, tylko zwolnić, to zupełnie co innego oznacza, ale też pamiętać o tym, że choroba wbrew pozorom nie ogranicza. Tak naprawdę możecie robić wszystko, na co macie ochotę, jeśli tylko czujecie się na siłę i to jest ważne, czyli nie próbujcie zagłuszać swojego stanu zdrowia, tylko jeśli czujecie się dobrze, to możecie się spotkać z przyjaciółmi, ze znajomymi, możecie gdzieś wyjechać, możecie wyjść, możecie pójść do pracy, możecie zrobić wszystko, możecie sprawiać sobie przyjemności, możecie czuć, że żyjecie i nigdy o tym nie warto o tym nie zapominać, dlatego że no właśnie. Ta choroba nie jest jedynym zadaniem. Dokładnie. Choroba nie jest jedynym zadaniem, ale jednocześnie jest zadaniem, które trzeba poukładać na poszczególne etapy. To znaczy, nigdy, drogi pacjencie, nie staraj się przewidywać przyszłości, bo jej nie przewidzisz. Jeśli jesteś w trakcie leczenia systemowego, czyli w trakcie chemioterapii, to skupiaj się, co masz do zrobienia w trakcie chemioterapii. Jeśli kolejnym etapem jest radioterapia czy chirurgia, to skupiaj się potem na tamtym etapie, ale nie próbuj dziś na etapie bycia pacjentem w trakcie chemioterapii myśleć o tym, co będzie za parę miesięcy, jak będę na operacji, tak? Jakby nie ma sensu. Małą łyżeczką, po trochę. Tu i teraz. I to jest coś, co jest ważne. I oczywiście za tym kryje się wielki strach i lęk, ale im bardziej będziemy pozwalać sobie na to, żeby to nazwać, żeby szukać pomocy i umieć tą pomoc przyjmować, to wszystko pójdzie w miarę okej. Okay. Chciałam jeszcze, wiesz, podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, o której powiedziałaś wcześniej. Kiedy pojawia się taka diagnoza, idziemy w kierunku psychoonkologa. Nie każdego psychologa, nie umniejszam psychologom, tak. Oczywiście, ale psychoonkolog jest osobą, która doskonale wie, o co chodzi. Zna realia choroby i wie, jakie metody, co się robi właśnie w obliczu takiego wyzwania. Więc nie każdy psycholog, naprawdę. A dlaczego chcę to podkreślić? Bo myślę, że ty też znasz takie osoby, które bardzo zraziły się do psychologa, na przykład, niestety, albo do psychoterapeuty. Ale dlatego, że na przykład idziesz do takiego psychoterapeuta albo takiego psychologa, który nie jest do twoich spraw. Dokładnie. I dlatego chciałabym, żeby to wybrzmiało. Tak, psychoonkolog to jest ogromna wiedza z zakresu onkologii i to jest bardzo istotne, dlatego że nie da się tego, jakby nie odłączymy akurat w tej wyjątkowej sytuacji,
nie odłączymy tych emocji i skupienia się na tym, jak co czuję, co myślę, co robię, bez znajomości tematu, bo to jest po prostu potrzebne, dlatego zresztą bardzo zachęcam wszystkich psychologów do kształcenia się w tym kierunku, ale to też jest ważna informacja dla pacjentów. Psycho-onkolog to jest zupełnie taka podspecjalizacja, która jest po prostu jakby najbardziej adekwatna do tego typu problemu. Tak, idziemy w tym kierunku, tak samo idziemy na przykład do psychodietetyka, kiedy chcemy pracować nad zaburzeniami odżywiania na przykład. Tak. Więc to taka kropka tutaj. Powiedz jeszcze na końcu, gdzie osoby, które potrzebują Twojej wiedzy, mogą po nią sięgnąć, bo robisz nie tylko rzeczy w swoich gabinetach, ale też robisz gdzieś indziej, więc chciałabym odesłać. Tak. Znaczy, generalnie ja jestem obecna w szpitalach onkologicznych, w których pracuję. To jest szpital LuxMed Onkologia w Warszawie przy Szamockiej, ale także szpital Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego na oddziale onkologicznym. Przyjmuję pacjentów właśnie również online'owo na właśnie stronie internetowej Zdrowie zaczyna się w głowie, ale także udzielam bezpłatnych konsultacji dla pacjentów onkologicznych, którzy zgłaszają się do naszej organizacji, do naszej fundacji OnkoCafe Razem Lepiej. I jeszcze jest Instagram. A, jeszcze jest Instagram, tak, tam się trochę bawię w ten Instagram, to bym bardziej tak nazwała, ale tak działam, no to takie, zachęcam do, a zresztą teraz to w ogóle się bawię w inną rzecz, a mianowicie zachęcam Was wszystkich do fenomenu poranka, do dołączenia do grupy. Tak, wstajemy rano, o 5 rano, po to, żeby mieć... To nie jest mój język miłości, Adrianna. Ja domyślam się, mój do tej pory też nie był, ale naprawdę za tym stoi ogromna inspiracja i ważna rzecz, bo tak naprawdę mało mamy czasu, aby poświęcić sobie trochę uwagi, trochę takiego wsparcia i takiego no przede wszystkim wsłuchania się w siebie. Ja też, jak to mówią psycholog, szef bez butów chodzi. Ja też się okazywało, że w tym pędzie pomagania innym w pewnym momencie brakuje czasu, żeby pomóc samemu sobie. Sama jestem naprawdę bardzo aktywnie pracująca i mam dwójkę małych dzieci. Wieczorem nie zrobię nic dla siebie, bo jak wracam do domu po pracy, jestem po prostu zmęczona, plus do tego chcę spędzić czas z moją rodziną. A te poranki to są najpiękniejsze poranki i najpiękniejsze rzeczy, które sobie tak naprawdę niedawno podarowałam. Żadne szpilki, żadna super sukienka nie daje takich efektów, jak ten stan takiego właśnie dania sobie czasu. No, o której to. Wstajesz tak, Boże, o której... Kładę się spać. Wiesz co, staram się, chodzę spać, bo to jest fenomen poranka, wymusza higienę snu, więc ja chodzę spać tak realnie 22:30, najpóźniej do 11:00 śpię. Ale ja w ogóle bardzo lubię tak szybko zasnąć, mi to bardzo dobrze robi. Ale wstaję o piątej i zaczynam dzień. I naprawdę jest przyjemnie. Dawno nie miałam takiej regularności mojej aktywności fizycznej. Dawno nie było takiego stanu, kiedy jadłam śniadania. No w ogóle takie podstawowe rzeczy, ale to wszystko jest ten czas, więc zachęcam. No i to moje hasło takie naczelne. Zdrowie zaczyna się w głowie i nauka po prostu zdrowego egoizmu. No to jest bardzo ważne. Będę się przyglądać po cichutku. Po cichutku, a może się przekonasz. Nie pewnego dnia taki moment, bo wiesz, to jest bardzo ważna kwestia, wiesz, 5 AM Club to jest książka, która bardzo mnie zainspirowała, Robina Sharmy chyba. Tak. I akurat te sekwencje działań znam z tej książki, nie? Okej. Okay. Przyglądam się temu na razie. Dobrze, inspirujesz się, ale... Ale bardzo fajnie, że o tym piszesz, widziałam właśnie kilka postów. Tak. Nie przyglądałam się tylko. Jak to? Spokojnie, ale widzę po ilości członków w grupie, że tak stopniowo dołączają. Tak. Jest dobrze. To ja Cię pewnie jeszcze w mailu popytam o wszystkie linki,
Dobrze. Żebym niczego nie pogubiła i tutaj będę udostępniać. Bardzo Ci dziękuję za tę długą rozmowę. Wspaniale się nam rozmawia, zresztą to nasza druga rozmowa, więc tak czułam, tak, że będzie. Bardzo Ci dziękuję naprawdę za to, co robisz też, bo to ma znaczenie. Nie tylko za nasze dzisiejsze spotkanie, ale ten temat jest tematem, który naprawdę jest tematem tabu. Ja to czuję, że no fajnie wszystkie te akcje, kampanie, ta organizacja, w której współpracujesz, to też to się dzieje. Wiesz, obcinanie włosów fryzjera, to wszystko jest popularne tak bardzo, ale de facto jest to temat tabu. Mam poczucie, że popularne jest oswajanie w tym kontekście właśnie pomóżmy komuś, kto cierpi. Tak. Ale co z tymi emocjami? Nawet jak opowiadałaś o tym, że te oddziały są naprawdę ciepłymi miejscami, a nie czarnymi po prostu pomieszczeniami, w których ludzie umierają. Że ci ludzie... Chociaż większość takie interpretuje, wiesz, tak, to się, patrząc tak, na to się... tak z zewnątrz. Tak, ale wiesz, podejrzewam, że większość z nas zdziwiłaby się, wchodząc na oddział, nie? Tak. Więc mam wrażenie, że to jest temat tabu przede wszystkim w kontekście emocji, tego, co jest wokół tego. Raczej kojarzymy chorobę nowotworową z końcem. To już jest, do widzenia. Już nie mamy w ogóle tak naprawdę szans na cokolwiek, co daje szczęście. A to, co robisz, pokazuje z różnych stron, to co ja też obserwuję u ciebie, że czyli to jest po prostu jeden z etapów może w życiu, może jakiś kawałeczek, ale to nie jest całe życie. I chciałabym, żeby to zostało też bardzo mocno powiedziane, ale myślę, że ty będziesz robił jeszcze masę rzeczy, które pokażą ludziom, więc będziemy obserwować. Fajnie, bardzo się cieszę. Tak, oswajajmy ten temat. Tak, dzięki. Dziękuję. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeżeli poszukujesz inspiracji, wiedzy i innych psychologicznych perełek, zapraszam na bloga edytazając.pl. Do usłyszenia następnym razem.